często zastanawiam się, czy nie lepiej jednak puszczać te hymny z taśmy. Ostatnio i Mąsin, i Marka Adamka, to było coś strasznego, jak można zabić hymn. Czekamy, Mariusz spokojny, Mariusz skoncentrowany, Mariusz, tak jak mówiłem, pracował bardzo ciężko do tego pojedynku. Cała widownia jest za Mariuszem, cała widownia wspiera go z tym bardzo mocno. A z drugiej strony mamy Batermina, czyli najcięższe wcielenie zła w ringu, jakie widzieliśmy. 200 kg i strasznie mocna ręka już po Bielowski. Dostał lewą i jeszcze raz dostał lewą. Pobije po tym lewy prosty Mariusz, co widzimy w nogi, taka była taktyka przygotowana na Batermina. Uciekać od tej bramej, bardzo mocnej ręki Batermina. Odbije bardzo mocno, dobry rozbieg Mariusza. I znów idzie do przodu najbardziej obły człowiek, jakiego widzieliśmy. Żadnej bijatyki, jest Batermina, uciekać z narożnika. Czekał na to. Chciał usłyszeć ten werdykt. Dla niego ważny. Być może będzie... Szanowni Państwo, zwycięzcą walki wieczoru. Ladies and gentlemen, and the winner is... Mariusz Bucian! Bucianowski!